Mikołaj, śnieżynki i dużo sportu, a przy tym radosnej atmosfery, która panowała podczas mikołajkowych zawodów pływackich w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie-Słupcu. To już tradycja od wielu lat, siódmego właśnie dzień po Świętym Mikołaju. Organizujemy zawody zarówno pływackie, jak również zawody sportowe na hali sportowej naszej w kompleksie sportowym. Uczestniczą w nich szkoły i dzieci ze szkół miasta Nowa Ruda, gminy Nowa Ruda, więc rzeczywiście jest bardzo dużo dzieci, jest Mikołaj, są słodycze, są prezenty. Dziękuję w tym miejscu sponsorom, bo dzięki nim co roku właśnie również, którzy aktywnie wspierają tą imprezę, możemy tak duże wydarzenie tutaj organizować dla dzieci z okazji Mikołaja. Nasze dzisiejsze mikołajkowe zawody odbywają się już 20 rok z rzędu. Startują dzieci od klas 0, czyli 2017 rocznik, do klasy 8, czyli 2009 rocznik. Mamy 4 konkurencje, czyli tyle, ile jest pływanie. Styl dowolny, styl grzbietowy, styl klasyczny, styl motylkowy. Nasz cel tych zawodów to jest przede wszystkim zachęcenie dzieci do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Część dzieci pływa więcej niż raz w tygodniu, ale większość są to dzieci, które chodzą tylko na lekcje ze szkoły lub na naukę pływania do poszczególnych grup sportowych, gdzie zajęcia są raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu. Ogółem dzisiaj startuje około 200 uczestników. Sportowym zmaganiom przyglądał się Święty Mikołaj, który kibicował zawodnikom. Ho, 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 panie redaktorze! Ja wiem, że wczoraj były imieniny Mikołaja, ale tak się zdarzyło, że w Nowej Rudzie dzisiaj są kolejne mikołajkowe zawody pływackie. Bardzo się cieszę, że jestem na nich tutaj obecny. Mikołaj przyjeżdża tutaj bardzo chętnie, a dzieci jak dzieci. Pisały listy do Mikołaja, no i Mikołaj nosił prezenty. Dzieci na pewno były grzeczne, jak co roku. Poza słodkościami do wygrania były sportowe ręczniki, butelki z filtrem, kubki z gadżetami, vouchery, a także wejściówki do Muzeum Górnictwa.